Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie we wtorek 11 czerwca 2024 roku. Witając wszystkich, pragnę pozdrowić hasłami dzisiejszego dnia. Hasłami, które zapisane są w naszej broszurce z Biblią na co dzień. W Księdze Przypowieści Salomona w 12 rozdziale i 20 wierszu czytam. Radość mają ci, którzy doradzają pokój. A apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale i 18 wierszu napisał. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Łaskawy i dobrotliwy Boże, o poranku stajemy przed Twoim majestatem i prosimy, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Radość mają wszyscy, którzy doradzają pokój. To piękne słowa, które wypowiedział mądry król Salomon. Jakże aktualne są dziś, bo jeśli wsłuchamy się wszelkiego rodzaju doniesienia agencyjne, to usłyszymy informacje zachęcające do zawierania pokoju. Ale usłyszymy też na ulicach ludzi, którzy z chęcią zacisnęliby pięść i wymierzyliby sprawiedliwość według swoich własnych reguł, którzy doprowadziliby do pokoju wedle swoich własnych reguł i definicji, które niejednokrotnie nie mają nic a nic wspólnego z żywym, prawdziwym Bogiem. Tyleż dziś niepokoju wypełnia i przepełnia nasze serca. Jesteśmy zaniepokojeni tym wszystkim, co dzieje się w świecie polityki społecznej, ekonomicznej. Jesteśmy zaniepokojeni tym, co dzieje się w niejednej chrześcijańskiej rodzinie. Jesteśmy zaniepokojeni, zatrwożeni tym, że coraz częściej ludzie odwracają się od Kościoła. Jesteśmy zaniepokojeni, pełno niepokoju w naszych sercach, gdy uświadomimy sobie to, co dzieje się w domach, rodzinach, jakie są dziwne, nadszarpnięte relacje międzyludzkie. Chcielibyśmy pokoju i pamiętamy doskonale o tym, co powiedział Jezus Chrystus. Mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. To piękne słowa, ale nie jeden człowiek pyta, jaki pokój daje Chrystus, skoro w moim domu tyle kłótni, tyle sporów, tyle nienawiści, tyle uprzedzeń. Czy taki pokój daje Jezus? Nie, On na pewno nie daje takiego pokoju. On daje pokój, który przewyższa wszelki rozum. On daje pokój, który rozjaśnia wszelkie mroki dnia naszej także strażackiej służby. On daje pokój, który pomaga dostrzec w drugim człowieku brata, siostrę. Nie oszukujmy się, kochani. Każdy z nas ma wiele takich osób, które kocha, ceni, lubi, w towarzystwie których chce przebywać. Ale każdy z nas ma też wiele takich osób, od których się odwraca, z którymi nie chce mieć żadnego kontaktu, którzy być może zadali nam ból, zadali nam cierpienie, może obmówili nas i nie pozostawili przysłowiowej suchej nitki, a ja się od nich odwracam. Tymczasem apostoł Paweł przypomina nam, o ile to od was zależy, o ile to ode mnie zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. To ja jestem nośnikiem także Chrystusa tu na ziemi. Jestem Jego dzieckiem, a więc winienem realizować Jego prawo miłości i dobroci. To On wzywa mnie
bym niósł pokój swoim życiem, swoim zachowaniem, postępowaniem, swoją służbą. Jezus nigdy nie odpłacał złem za zło, ale za złe odpowiadał miłością, dobrocią i pokojem. Przypomnij sobie wydarzenia Wielkiego Piątku, kiedy urągano Mu w godzinie śmierci i umierania, a On woła: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I my chciejmy żyć pokojem i przebaczeniem Chrystusowym. Nieśmy je przez życie, aby Chrystusowe słowa: kto was widział i mnie widział, znalazły urzeczywistnienie w każdej chwili, nie tylko dzisiejszego dnia, ale w każdej chwili, w każdym momencie naszego życia. Niechaj nasz dzisiejszy dzień zostanie spięty klamrą modlitwy, która wyszła spod pióra ojca reformacji, księdza doktora Marcina Lutra. Pokoju udziel z łaski nam, dziś w naszych czasach, Boże, bo walczyć za nas sam, Ty tylko, Panie, możesz. Tylko, Panie, Ty sam możesz. Bóg jest Twoim, moim pokojem. Amen. Pozostańcie z Bogiem, dobrej, błogosławionej strażacy służby. Ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Bóg wam błogosławi.